Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj zajmiemy się tematem naszego 30. rytuału dla Matki Ziemi, który ma miejsce jutro o godzinie 22 czasu polskiego. I niezależnie od tego miejsca, gdzie aktualnie przebywasz, możesz w nim wziąć udział. Udział jest oczywiście bezpłatny, z dobrej woli, by pomóc. Wszystko na ten temat będzie tutaj w opisie tego filmiku. Jest to artykuł na moim blogu, który dokładnie mówi dla tych osób, które biorą udział po raz pierwszy, jak to mniej więcej wygląda i jaki jest temat naszego spotkania. Moi drodzy, taki okrągły 30 rytuał, 30 miesięcy, 30 pełni księżyca dla naszej Matki Ziemi. To niesamowite, co udało nam się razem osiągnąć i jaki niesamowity dorobek mamy za sobą. Jutro zajmiemy się, tak jak co miesiąc, tą częścią pierwszą, która zawsze co miesiąc jest taka sama i tutaj wskazówki otrzymacie jeszcze przez e-mail, te osoby, które zapisały się na ten rytuał oraz te osoby, które biorą udział co miesiąc. Czyli ta część pierwsza jest bardzo prosta, jest to przyjęcie energii od Wszechświata i przekazanie jej do naszej Matki Ziemi. Następnie ma miejsce ta część środkowa, którą za chwileczkę omówię, i na sam koniec ta część końcowa, czyli taki gest łączący nasze energie i wysyłający je ostatecznie do innych ludzi, do innych ziemian, do wszystkich istot tutaj obok nas. I teraz część środkowa. Część środkowa jest co miesiąc inna i w tym miesiącu została mi ten temat, został mi przekazany dokładnie teraz, przed chwilą, jak co miesiąc wszyscy czekaliśmy w napięciu i z wielkim oczekiwaniem, co będzie tym tematem. I jak zauważycie, temat jest bardzo osobisty i dotyczy każdego z nas osobno. A mianowicie w tym miesiącu zajmiemy się tym, czy to, co robimy każdego dnia, czy wynika to z głębi naszego serca, z odczucia naszej duszy, czy też robimy to, aby przypodobać się innym ludziom lub boimy się opinii tych innych ludzi, naszej rodziny, przyjaciół, znajomych, może ukochanej osoby. I zajmiemy się tym, by nie tylko sprawdzić, jak działamy, ale również przywołać te energie światła, te energie pozytywne, aby pomogły nam działać zgodnie z odczuciem naszego serca. I to zawsze, we wszystkim, cokolwiek robimy. Bo tylko idąc za głosem naszego serca, realizując nasze pomysły, realizując nasze plany, bo my tego chcemy, bo my tego pragniemy, możemy iść drogą zgodną z naszym powołaniem i zgodną z nami, z naszą duszą i odczuć to prawdziwe szczęście i spełnienie. Jeżeli zaś każdego dnia działamy, ponieważ myślimy, że inni tego od nas oczekują, może rzeczywiście wcale tak nie jest, ale my tak myślimy. W każdej sytuacji zastanawiamy się, co powiedzą na ten temat inni ludzie i czy to, co robię, czy mogę to zrobić, jak odbiorą to inni ludzie, to prędzej czy później oddalimy się od drogi naszego powołania, od drogi naszego serca i odczujemy, że z dnia na dzień brakuje nam energii, brakuje nam ochoty do dalszego życia i do dalszego działania. Czyli w tej części środkowej robimy taką analizę nas samych, jak my działamy, a następnie wysyłamy do Wszechświata to pragnienie, aby wszyscy ludzie działali zgodnie z tym, co odczuwają we własnych sercach. I wierzcie mi, moi drodzy, że bardzo szybko całe cierpienie na naszej Matce Ziemi zniknie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ponieważ większość rzeczy, które dzieją się, większość wojen, większość jakichś konfliktów, większość jakichś bardzo przykrych sytuacji ma miejsce tylko i wyłącznie dlatego, że działamy
pod psychozą mas, czyli ludzie działają tak, ponieważ inni tak robią i boją się robić coś innego, boją się powiedzieć nie, boją się iść drogą tego własnego serca, drogą szczęścia, drogą własnej kreatywności. I teraz, moi drodzy, w tym rytuale zajmiemy się również tym, aby zastanowić się, jak to było do tej pory w Waszym życiu, a także zmienić to na przyszłość. Często jest tak, że chcemy coś zrealizować, chcemy coś w naszym życiu osiągnąć i ten pomysł pojawia się z głębi Waszego serca i jesteśmy tak tym zafascynowani, że od razu chcemy się podzielić tym pomysłem z całym światem. Opowiadamy o tym, o naszych planach innym ludziom, naszym najbliższym albo zupełnie obcym. I te osoby, w cudzysłowie, od razu sprowadzają nas na ziemię. Bo albo one mają ograniczone spojrzenie, one tego nie czują, bo przecież to nie jest ich droga, to jest nasza droga. One nie chcą, aby nam w życiu się powodziło, abyśmy byli szczęśliwi i odcinają nasze skrzydła. Tutaj mogą być bardzo różne przyczyny, dlaczego tak się dzieje. Niektórzy z miłości do nas, niektórzy z tych celów bardziej egoistycznych, niektórzy, bo boją się nas stracić i odcinają nasze skrzydła i my bez skrzydeł nie da się wznieść, nie da się odczuć szczęścia. To tak jakby odciąć skrzydła motyla, on nie będzie już mógł spełniać swojej misji, tylko będzie musiał pełzać po ziemi, jak taka poczwarka, prawda? Ale temat skrzydeł już mieliśmy w innym naszym rytuale dla Matki Ziemi, on również się pojawił, nie będziemy go więc tutaj rozszerzać. W tej części tylko i wyłącznie skupiamy się na tym, aby iść za głosem naszego serca, robić coś, bo my tego chcemy, z głębi naszego serca, my tego odczuwamy, my tego chcemy, a nie dlatego, że oczekują tego od nas inni ludzie lub my myślimy, że oni od nas tego oczekują. Następnie, gdy ten pomysł, ta droga jest dla Was jasna, to zachowajcie ją w tajemnicy, aby inni nie mogli Was zatrzymać. Dopiero gdy ten Wasz plan będzie miał mocne, solidne podstawy, dopiero wówczas możecie podzielić się tym pomysłem z innymi, bo już żadna krytyka, żadne jakieś dziwne opinie nie będą w stanie Was zatrzymać. I w tym rytuale wysyłamy dookoła nas, w tej części środkowej, te myśli, aby każdy działał z głębi własnego serca, aby skończyć to działanie, ponieważ inni tego od nas chcą i skończyć tym samym cierpienie tutaj dookoła nas, skończyć różne dziwne sytuacje, w których osoba nigdy w życiu nie zrobiłaby czegoś, a robi to, ponieważ myśli, że inni tego od niej oczekują. Moi drodzy, życzę Wam z całego serca realizacji Waszych pomysłów, Waszych życzeń, życzeń Waszego serca. Nie pozwólcie, by inni zatrzymali Was i by odcięli Wasze skrzydła. I następnie w tej części końcowej znów łączymy się razem i po rytuale czekam na Wasze sprawozdania. Tych sprawozdań nadchodzi bardzo wiele. Bardzo wiele osób prosi mnie, abym zachowała te sprawozdania w tajemnicy. Dlatego do tej pory nie zrobiłam podsumowania 29 rytuału dla Matki Ziemi, ponieważ zastanawiam się, co zrobić z tymi Waszymi sprawozdaniami, które wybrać, które opublikować, a może tylko części opublikować, a może wszystkie zachować dla mnie. Jeszcze nie została mi przekazana ta wiadomość od siły wyższej, co z tym zrobić, jak to ugryźć i jestem pewna, że to się stanie w najbliższych dniach i najpierw podsumuję ten ostatni zaległy rytuał, a następnie ten 30, ten jutrzejszy. Czekam na Wasze odczucia, na Wasze zgłoszenia tych wszystkich nowych osób i spotykamy się jutro o godzinie 22, aby nikt nie przegapił. Moi drodzy, do naszego spotkania. Wasza Maria Bukardi.